My jak tylko się poznaliśmy z Janem podczas nagrania, mieliśmy oboje takie wrażenie, jakbyśmy się kiedyś już poznali. Bardzo fajnie nasza energia ze sobą współpracuje. Podobnie reagujemy na wiele rzeczy. Jesteśmy bardzo wymagający, bardzo ambitni. Dążymy do takiego perfekcjonizmu i ciężko oboje pracujemy. Ja w swoim zawodzie, Janek w swoim i teraz, kiedy spotykamy się na sali treningowej, mnie na pewno dość trudno na początku było zrozumieć, że to nie ja będę prowadzić. I to, że dostałam tak dominującego partnera, to jest już teraz sukces, bo mnie ciężko jest zdominować i ciężko uzyskać ode mnie porzucenie kontroli. Ja w swojej pracy, w moim zawodzie, w moim cudownym zawodzie kieruję, to jest zbyt trywialnie powiedziane, ale współpracuję z kilkudziesięcioma osobami jednocześnie, dla których ja muszę być szefową, po to, żeby mój plan, moja wizja artystyczna została spełniona. Muszę być silna, muszę być frontmanem. Tutaj musiałam się praktycznie całkowicie... Dzień dobry! Musiałam się praktycznie całkowicie oddać i to jest naprawdę fajne uczucie. Ja zaczynam czuć, że mogę być kobietą i to w ogóle nie jest absolutnie żadne zabarwienie prywatne, tylko ten człowiek pozwala mi pokonać jakieś blokady we mnie, które są i wyrazić te zmiany w tańcu, w sztuce. To będzie naprawdę ciekawy proces, wydaje mi się. Nie wiem, jak długo będziemy mieli szansę brać udział w tańcu. Mam nadzieję, że jak najdłużej, ale ja już teraz wiem, że coś zaczyna we mnie kruszyć. Ta taka silna baba ze zbroją. Chyba to zaczyna być takie rozłamywane.